Helena, bo takim imieniem pracownicy Kołobrzeskiego Muzeum ochrzcili najstarszą kołobrzeżankę, której szkielet może liczyć blisko nawet 2000 lat. Jest depozytem Muzeum Narodowego w Szczecinie. Przebywał w Kołobrzegu 3 lata. Nasze muzeum chce teraz wykonać jego kopię. Ponieważ kończy nam się okres depozytu i musimy ją zwrócić do Muzeum Narodowego w Szczecinie, nie chcemy się z nią rozstawać, dlatego że bardzo się nam spodobała, jest z Kołobrzegu. To najstarsza kołobrzeżanka, która ma 1800 lat, a może nawet i więcej, co się pewnie uda i proszę Państwa potwierdzić, bo takie wyniki badań mamy. I chcielibyśmy, żeby nam i tym, którzy będą odwiedzali Muzeum Miasta Kołobrzeg, towarzyszyła. Stąd powstał problem skopiowania tego zabytku. I muszę Państwu powiedzieć, że próbowaliśmy już na różne sposoby i to nie jest takie łatwe ze względu na to, że kości leżały w bagnie, jak Państwo sami widzicie, są czarne. I to właśnie jest największym problemem. Firmy, które próbowały wcześniej się podjąć skopiowania szkieletu, nie były w stanie tego wykonać. Znalazła się jednak firma, która będzie w stanie temu zadaniu sprostać. Ogólnie jako firma Wolf 3D specjalizujemy się w dostarczaniu nowoczesnych technologii, w tym m.in. skanowania 3D, dzięki czemu dzisiaj podjęliśmy się tego wyzwania. Także jak usłyszeliśmy, że jest możliwość podjęcia takiej inicjatywy, nie wahaliśmy się ani chwilę, pojawiliśmy się tutaj ze specjalistami z naszej firmy. Dzięki tej technologii jesteśmy w stanie następnie odtworzyć wierną kopię tych właśnie kości i następnie odtworzyć już później, myślę, widok i wygląd, że tak powiem, naszej księżniczki Heleny. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu będzie zabiegać także o powstanie rekonstrukcji twarzy kobiety na bazie jej czaszki, czego do tej pory jeszcze nie zrobiono. A chcielibyśmy wiedzieć tak naprawdę, jak ona wyglądała, no bo w tej chwili tutaj widzimy ją, że tak powiem, w położeniu pogrzebowym, bo przecież kłoda też jest oryginalna, a chcielibyśmy i spróbujemy to zrobić, spróbujemy tego dokonać, zobaczyć, jak ona wyglądała za życia, czyli postaramy się ją ożywić. Czy to się uda? Tak, to dzięki firmie Wolf 3D, która nam również wydrukuje ten szkielet, będzie najprawdopodobniej możliwe, o ile znajdziemy oczywiście, bo w tej chwili rozmawiamy z ekspertami, którzy podejmą się tego działania. Dzięki ożywieniu znaleziska kołobrzeskie muzeum będzie mogło je pokazać w zupełnie nowej odsłonie.